To jest nasza szkoła, nasz film i serdecznie Was tutaj zapraszamy. Zobaczcie, jak u nas jest. Jesteśmy klasą A, klasą matematyczną. Podstawowym rozszerzeniem w tej klasie jest matematyka. Później jest podział na grupy, gdzie jest grupa fizyczna z angielskim oraz grupa fizyczna z informatyką. W klasie panuje luźna atmosfera. Zajęcia prowadzone są również w sposób odpowiadający uczniom. Nie jest to sztywne uczenie się, odklepywanie tego na pamięć, ale panuje luźna atmosfera, organizowane są różne projekty, wyjazdy i inne integracje klasowe. Każda osoba zainteresowana projektowaniem, drukowaniem w 3D i programowaniem znajdzie miejsce w naszym kubku druku 3D. Korzystamy tutaj z drukarek typu Ender. Nasze kubko druku 3D umożliwia Ci nauczenie się korzystania z programów takich jak Fusion do projektowania w 3D, a następnie projektów gotowych do wydrukowania na naszych drukarkach Ender 3. Projekt biologiczno-chemiczny skierowany jest dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z przedmiotami ścisłymi, a między innymi też dla tych osób, które chcą wybrać się na studia medyczne. Na lekcjach biologii i chemii uczymy się także wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez doświadczenia oraz mikroskopowania. Nic nie mówię. Jest elegancko, zapraszamy wszystkich do drugiego liceum ogólnokształcącego na profil biologiczno-chemiczny. Cześć, jesteśmy klasą akademicką. Prestiżowo. Profil akademicki pozwala na największe swobody wyboru przedmiotów ścisłych. Można tutaj rozszerzać matematykę i chemię, a także fizykę, chemię, czy standardową biologię i chemię. Dobra, dobry chodź do koloru. Biologia, chemia, geografia, matematyka, teraz dojdzie informatyka, fizyka. Nic tylko iść, póki gorące. Brać jak świeże bułeczki. Na pewno nie będzie łatwo na tym profilu, ale później korzyści są bardzo wysokie. Więc tak, jesteśmy klasą humanistyczną podzieloną na trzy grupy. Uniwersytecką, czystego humana i dwujęzyczną. W przyszłym roku przewidywane jest połączenie klasy dwujęzycznej i humanistycznej. My w klasie uniwersyteckiej rozszerzamy geografię, angielski i niemiecki. Większość osób boi się tego niemieckiego. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Nein, das ist nicht! Doch, das ist eine gute Idee. Właśnie nie należy się bać właśnie tego języka, ponieważ w tej szkole nauczyciele bardzo się starają, żebyśmy wszystko zrozumieli i właśnie zachęcam do przyjścia na ten profil, nawet jeżeli ktoś nie jest przekonany do tego języka. W klasie uniwersyteckiej rozszerzamy też język angielski. Natalia, proszę powiedz coś. Najlepsza uczennica w naszej klasie z angielskiego, a widzicie, bo boi się cokolwiek powiedzieć. No, nie jest taki trudny. Jak wygląda lekcja dwujęzyczna? Lekcja dwujęzyczna wygląda zależnie od tego, na jaką lekcję dwujęzyczną trafimy. Często to jest tak, że mamy sobie tekścik i on jest po angielsku. I my musimy go sobie przetłumaczyć. I jak go przetłumaczymy, to wtedy znamy jakby angielskie terminy odnośnie danego tematu. Co tu dużo mówić, bo jest jakaś fajna sprawa, bardzo przyjemna, bardzo sympatyczna. No i jak? Podobało Wam się? Jeśli tak, to zapraszamy. Czekamy na Was. Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie szkolnej.